Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was po bardzo długiej przerwie w American Truck Simulator i ze mną z przodu, jak widzicie, jest Tanas. Elo. Jest i Mr. Adam Fifcin. Siemameczko. Adam wiezie palety, ja wiozę kontener, a Tanas wiezie wełnę dla krów. Ogólnie Amerykana komputery. Nie było. Komputery, tak, komputery Tanas wiezie. Amerykana dawno nie było, więc postanowiliśmy, że zaczniemy troszkę majaczyć na MP. Mam nadzieję, że wam się taka seria spodoba. Musimy tu trochę odległości chłopaki zachować, bo widzę, że tu ta NASA troszeczkę nosi. Ale powinniśmy sobie dać radę. Pierwszy odcinek oczywiście u Adasia, zapraszam, bo tam się cała seria rozpoczęła już dawno, dawno, dawno. Jak coś, to teraz trochę wcześniej kierunki, nie? Żeby było wiadomo. Spoko. Myślę, że tak będziemy jechać w środku, później Adaś mnie tu gdzieś minie, jak będzie można. I powinniśmy sobie tutaj... O! Teraz sobie ustawiłem wszystko. Ja długie mam, wszystko jest ok. Pusto to można śmigać, o tej godzinie to mało kto już gra. Gramy na Europa 1. Także kiedyś może coś tam byśmy skrobnęli z widzami, ale to trzeba byłoby coś normalnego ogarnąć. I czekajcie, ile my mamy kilometrów? Wy macie jakoś po prawej stronie, nie? Tak. Znaczy ja mam ogólnie 626, 10 godzin to nam pokazuje na dziewięć. Adaś tam troszkę depnij jak możesz. No ja no szybciej nie mogę, bo już mam limit. A, no to spoczko, dobra, to easy. Ja ogólnie wyłączyłem sobie tą całą nawigację po prawej stronie, żeby nie zasłaniać. Szkoda, że znowu nam się trafia noc, ale niestety tak tu jest przystosowane do... O Boże, co to nas tam poszedł, widzę ładnie, bokiem. Nie wiem, to chłopaki to idzie chyba tak ogólnie jak na tym. Wiecie, jak na realnym. Czy nie? Czy nie? No bo nie. Drugi raz gramy noc i jest zależy. Noc. O, właśnie zależy, bo to jest... Tak się robi, nie? A, szkoda. Bo kurczę, no naprawdę powiem wam, że chciałbym tu polecieć za dnia, bo trochę mało widać, jak sami też widzicie, jeszcze po skonwertowaniu odcinka po skonwertowaniu odcinka to już w ogóle wygląda to tak średnio. Ostatnio szczerze nawet nie musiałem konwertować odcinka, bo odcinek bardzo mało ważył z powodu przecież jest noc. Ciemnicy, więc ja tam miałem bardzo małą wagę, żebym zdziwiony. Nie, to faktycznie, dobrze mówisz. No ale serio nie ma co, to no to tam światełka za dużo nie dają, kolorów nie ma, bo tu przeważnie jest albo jasno, albo czerni taki, więc jednakże to nie ma dużego wyboru, ale tak to jest spoko. Człowiek się uczy jeździć nocą. Ja nie przepadam aż tak bardzo, ale... Strasznie mam cicho, nie? I tak nie słyszę, kiedy mam zmieniać te biegi. Tak patrzę sobie tylko na prędkościomierz. I nagle mi się ten... nagle mi się, wiesz, na mieście jakby zamknął, nie? Licznik przy czwórce, nie? I dalej nie mogę. Dobrze, przypuśćmy do połowy dojdzie i koniec, nie? Nie, tam musiałem pohandlać depo. Jeszcze powinien troszeczkę tam trochę pociągnąć. Adaś już tam ogólnie za nami gdzieś tu śmiga. Tak, tu będziemy mogli, tu będziemy mogli ogólnie ten. Gdzieś z Adasiem się wymienić zaraz. Także Adaś, jak tu gdzieś będziesz. O kurde, Adaś troszkę wolno. Nie, bo musiałem wyhamować, bo... Nie będę. To ja będę jechał prawym pasem, a jak coś, to ty lewym. Możesz Tanas troszeczkę zwolnić, to możemy Adasia wpuścić. Albo ty jedź, ja zrobię mu luzę. Tak, zaraz tu CPN będzie, to muszę tam zajechać. No to musisz zajechać, to kwit. Może zajechać na hot doga do CPN. Ogólnie ludzie sorki, ale będę jeździł na długich z racji tego, że chociaż troszeczkę coś będzie widać. Bo tak to jest lipa totalna, jak sami widzicie. Mówisz tak wiele? No, naprawdę, u mnie na krótkich to ledwo co widać, nie? Ja go tu na trójce jeszcze ciągłem, o Jezu, ale chociaż dobrze, no bo mi chodziło, żebyś mnie minął. A gdzie ty jesteś w ogóle? Ja cię nie widzę, Krzychu. Ja? No, to mam jeszcze. Długi mi się bawię. Tutaj jest CPN, to się wymienicie, nie? Dobra, nie ma problemu, ja chyba nie muszę tankować. Czekajcie, znajdę sobie tylko wskaźnik odpalić. A nie, mógłbym zatankować. To wjedziemy sobie na tankowanie. Każdy. Adam, ty musisz tankować, czy nie? Nie. Nie musisz, no to akurat się ustaw tak, żeby. Ty tu po prawo? A, na prawo. O kurna. Musisz zatankować, a mam. No, ponad połowę zbiornika, więc. Dobra, jedziemy. Ja nie, jak chyba, jeżeli mnie nie okłamuje, nie? Tata. Tata cię nie okłamuje? No wiesz co, no to ten do tego tam w to. No ty kurwa, aha, tu jest pełno. Od nitra mam. No tak. Od głodu. LPG. O, wszystko tu jest, nie? Także kwit. Ej, mogę tu sobie... To nas... Zaraz. A, bo tu jedna tylko jest. Szkoda, że nie ma więcej. Tak, no. Adaś, to ty stój tam na drodze może, jak ty nie musisz się tankować. No to mam na poboczu sobie stanę. To jest takie fajne pobocze. Kierownica mi sama se skręciła, oczywiście. Prowadziłem 100 litrów za nami. O panie.
Weź tu gdzieś zawiń rogale, Andrzeju. Tutaj jest, do przejazdu. Specjalny taki. To jest Orlenowska, to tam macie. Myślę, że ogólnie fajna seria może być z tego Amerykana, bo wiecie, samemu to się nudzi, a na MP no zawsze jakoś wiadomo, trasa do przejechania. Adam, jak u ciebie się spotkała ta seria na kanale? Przyjęła się, czy jakoś tak bardziej niż Amerykan normalny, czy nie? To powiem szczerze, że o wiele bardziej niż American Single, jak to się mówi, więc bardzo, bardzo mi się to podoba, ale ogólnie MP no zawsze jest bardziej spotykaną, o wiele lepiej oglądaną serią, obojętnie z jakiej gry. Aha, no to dobra, to ja dobra. Sobie wyjeżdżam. Widzę, że tutaj Mafia Solec już wyjeżdża, więc ja tutaj dobra, przed... wyjeżdżaj sobie, Andrzej. Ja już kierunki zawróciłem. Tam możesz cisnąć. Ja już ręczny zaciągłem przy troszeczku. Ręczny zaciągnął i... I ogień, ale to nas ładnie oświetlony. A dawno nie grałem w Amerykanę. Oj, co muszę wam powiedzieć, pamiętam jeszcze jak wychodziły szybko te dodatki, jak ta Arizona, to wszystko wychodziło, to jeszcze chciało mi się grać, powiem wam tak szczerze. A teraz dawno nic nie było, nie? Adam to mryk światłami mryga. A mrugnij mi Borek światłami. A światłami? O Boże. Nie, bo mi się zaczyna się w kabinie jasno robić, więc... No, kurde, bo przecież się biegów, że mnie zmienił, a no mówię, nie słyszę, muszę sobie inaczej to troszkę podgłosić, bo wy pewnie w grze, tak jak wy słyszycie, pewnie będziecie mieli naprawdę dźwięk silnika i wszystko naprawdę ekstra słyszalne, a ja tego w słuchawkach nie słyszę, tam jakieś tego mruczenie takie, jak Adam czasami. O Boże, Adam poboczas łapał, ty przysnął, weź go obudź. Weź go obudź tam. PN, obudzi Adama. Przypiszczę tam coś. A Tana z nam odskoczyła, tam weź tam pił, co kurwa, palety puste, to co to ciężkie jest. No palet, zobacz ile palet. No, co mi to da, co mi to da, że muszę piłować, jak zaraz skręcamy w prawo. Dobra, dobra, już nie bądź taki odważny, dobra? W nocy to widzisz, jak to jest. Ogólnie ostatni Adam był na Jumie, a odwiedził tam brata, siostrę, mamę i dziadka. Tak, i było bardzo fajnie. Wróciliśmy wszyscy zdrowi. Ja mówię, co tak jasno w tej kabinie, a ty na długi jedziesz. No ja jadę, bo chociaż... I o ciepierun, mówię tak, jak sam jechałem, że tak ciemno. Będzie nas mijał. Żartuj, i nas? No. Wyłączcie długie, żeby go nie oślepić. Dobra, sprawdzimy masz raz. Ej, będzie mu trąbić? Ty, jeszcze jednak ktoś gra. Nie mów, że jak przypierdolę, to mu go rozjebie. Czekaj, mrygnę, może policja stoi. Boz. Siemaneczko. Następny jedzie, o kurwa. Siemanko. O, panienko. Ty, na 19 weź krzyknij. Siemaneczko. Jak to było, na V czy na F? Dobrze, że powiedziałeś, przecież było słychać. Mobile sprawdzam radio, jak mnie słychać. A banana hez całkiem dobrze. Nie, ja muszę jeździć na długi, no bo kurde tak to... Chujowo, ale stabilnie. O Boże. Ty kolego, masz do poprawy anteny chyba. Adam mi puszcza te... halogeny z tyłu. Na V to było to gadanie? Co ty żeś, no, na V. Tylko, że ja fajnie, mogę... fajnie. O Boże, ja podgłos słyszę. Normalnie. Kolego, ogarnij jaskinię. Bo echo niesie. O Boże, Adam tu przysnął, ty zoba. Oj, ale co? A, dobra, już. Dobrze, dobrze. Przecież ja muszę sobie Red Bulla siknąć. Żeby ty tam cię z butów nie wyjebało czasami. O kur... Dobrze, że zauważyłem. Ja tu wolę lepiej poczekać, bo Adam nie wiem, co tu za manewr robił. Widzicie tam? Wiesz, no, mam bardzo ciężki ładunek i bardzo długi zaraz, muszę pilnować, żeby nie zahaczyć. Ja mam bardzo fajny ładunek, mi się bardzo podoba, króciutki, w miarę zwinny. A tak narzekaj, że taki mały. Nie, na początku jak podczepiałem, a tak to było w porządku. Lubię, jak mi ta kierownica skręca razem z kamera z kierownicą, o. No ja tak mam na 10 lat temu to włączone, nie wiem czemu, ale może kiedyś. Ja pierdzielę tetanas, weź poczekaj trochę, jo. Przecież na luzie jadę. No to weź jeszcze dzwoni, to weź zahamuluj trochę i zrzuć dwa biegi. Żebyśmy dojechali trochę, bo tak to wiesz. No także moja ciężaróweczka tak wygląda, nawet nie mogę jej zbytnio pokazać. O kurwa dzik, o ja pierdolę. O Boże, jejeń. Boże, jak on wyskoczył tam. Tam poszedł, zobacz, tam w las, nie widać już go. Tak poszedł, jebany. Adam, uważaj, kurwa, tu dziki po prawej. Ja tam ostatnio sarnę minąłem i żyję, więc... O Boże! Ale się obsrałem. Poczekaj, bym Tanasa mógł minąć. Dobra. Jedno teraz się nie zacznie. Ciekawe, jak pierwszy teraz... poleciał. Może? No Tanas, weź! Ja pierdolę, jaki obsrany, nie? Ty, to jest nic. Adrian był teraz ostatnio, wiesz, Karolina byli jechali w góry, nie? I kurwa, były dwupasmówka taka dokładnie jak teraz, nie?
No. I tir jechał i babka wyprzedzała takim dość nowym samochodem, kurwa, tą ciężarówkę drugim pasem, nie? Bo ona jechała po prawej, nie? A oni gdzie po mi lewej? Się wpierdalasz, ty, kurwa, no tak, w lusterku, no patrzyłem! Ja pierdolę, o właśnie, ten rowem jedzie, ty! To mnie zepchał, jebany. Nie zepchłem cię, przecież widziałem, byłeś daleko. Dobra, dokończ tekst. No i dobra, i ty, i oni ją mijałem, a w połowie koleś zaczyna zjeżdżać, nie? Przysnął. To kurwa, jak wiesz, oni zaczęli trąbić i w ogóle, nie? Ta laska w szoku, bo nie wiedziała, czy kurwa gazu dać, czy hamować, jak mi opowiadali, nie? I w końcu ten, jak wiesz, widocznie się ocknął. Kurwa, jak odwinął w prawo, niechby było chociaż trochę ślizgo, nie? Kurwa, byś się wyłożył podobno tą ciężarówką. No wiesz, od razu wiesz, on złapał i jeb na prawo, nie? Tak jak widzieliśmy ten filmik, nie wiem czy oglądałeś, Adam. Thanos chyba wysyłał to. Tak ciężarówką koleś zapieprzał, nie? I tak wiesz, pomiędzy dwóch ludzi, pomiędzy dwa pasy tak wjechał, nie? Przed nimi. Ja wysyłam. Czekajcie, na mnie miałem kurwa pierwszy jechać. A tu psikuś. Czekaj, bo tu już na Las Vegas skręcą. Już? No. No to 300 kilo osób. Całe 300 kilo osób. Zostało? No. A ty już się, ja już kurde taki obsrany, mówię, już muszę się żegnać. Opiero co się witałem. Opa lala. Ale nie hamuj do zera, kurwa. Oj no, czemu? Dobra, Adam, jak ci się... Uwaga, bo tutaj Chyniek z Januszem robią drogę. O Boże. Jo, bym właśnie przywalił te pachołki. Uwaga, bo tu jakiś idiota mija. Poczekaj, mu się schowam trochę, bo przecież... O Boże! Ech, ten... O Boże, ten leci na człowieka, zobacz co on robi, ty pan. A to nie zajeżdżaj tej drogi, ja pierdolę. Ej, no, a przyznało mi się! Ograj to trochę, ej Adam, zetnij zakręt, bo się wyjebiecie. Prześcina. Spokojnie, jadę po pobocu, kurwa, prawie. No jadź, bo przecież ty jesteś kuma. Ej, wy macie... Jeździć, gdyby nie. Ej, ogólnie to wy macie te same ciężarówki, czy ja bez kierunkowskazu mnie nawet uprzedził, żal. Ej, bo macie żółty dół, niebieską górę, nie? Tak, znaczy naczepy mamy te same. Może ty tam... Ktoś jedzie, tu Wojtek jakiś. Wojtek, szerokości, kolego, szerokości. Jo, tam uważaj na gazelę biegnące. Wojtuś. Uważaj na gazelę. Wojtuś, ale beka. Strafiłem. Nie wiem, Wojtuś Gejz ma, tak się nazywa, co nie? A szerokości Wojtuś, tak, jeszcze nie widać go. Ja już poleciał. A co on mówi? Bo ja nie słyszałem, jak ty dałeś się. Nie wiem. On nic nie powiedział. Widziałeś, Janusze jechały na wakacje po prawej stronie, nie? I im gazela wyleciała i zobacz, na prawo dachowali, samochód zostawili i wrócili do Polski. No widziałem. Niestety, no. Taki klimat. No niestety, no krzyżyk na drogę i... O kurwa, przez barierki wypierdolił. Boże, ja pierdolę. O Boże, widzisz? A nas. Kiko, ja pierdolę. Żartujesz? No. Nie widziałem, matko bosko, może ja w środku powinienem jechać do Lubuszany. Bardzo groźnie tu jeździ Thanos z samą swoją ciężarową. No mi się wydaje, że może wieść coś wściekłego. O Boże, ta... O Boże... Thanos, ja cię... Ja go chcę wyprzedzać, a on mi tutaj ślalomy. Mi się wydaje, że może wieść wodę. I mu się przelewa na zakrętach, wiesz? Aha, i buja nim. Ej, kurde, mogłoby padać. Ej, no czemu tu jest ciągle noc? Kurwa, ja się wystraszyłem, bo... bo zlagowało Thanosa i na czasie miałem prawie w szybie. Ja tu na luzie teraz podjeżdżam pod wodką boki. Ty, ja załapię długie, bo nie widzę dzików, kurwa. Nie, bo nitro włączyłem. Ty, ale nie ty, nie to. Poczekaj, bieg wrzucę. Bo na luzie jechałem pół drogi. A nie puśćcie ręczny. Nie, tak mam ochotę jeść u Adama. Ile bo jak minut już masz? Ja mam 14, także kwit pasuje. Będzie idealnie 20 minut gdzieś. Nie wiem, czy dzisiaj będziecie mieli farminga, nie wiem jak to oglądacie, ale prawdopodobnie FIFA rano. American później, chyba że jeszcze uzdam radę, to... Ale nie, bo właśnie w sobotę mam wesele, to nie będę wam nagrywał 3 odcinków dziennie, to wolę lepiej, żeby coś na weekend wyszło. Jutro będę musiał ponagrywać troszkę więcej. Może jeszcze uda jutro mi się jakiegoś farminga, to... To nie wiem jak to będzie. Kurwa, macie rozmowy mi, o ja pierdolę, ominać kurwa. O chuj, jeden zabity. Jeden zabity. To pewnie glizda była na drodze, mi się wydaje. Nie, szerszy. Jerzyk. Jak kurwa Jerzyk, jak u nas puszczy, masz na przykład... Maciara rozjebana. Ochrona jeżyków to jest. Na masce leży. Co to są jeże? Przecież w Polsce to masz żubry, jelenie. Sprzedam jeżyk. Dawaj, pociśnij trochę Adam, a nie tu mi hamulujesz ciągle. Co hamuluje, jak ja jadę spokojnie, no. Dawajcie, bo tu z górki zaraz. Żeby nic nie wyskoczyło, jak. Adam! Adam! Bójcie się! Ale most, o ja pierdolę, jaki zajebisty, ty! Chuj! Zetnij zakręt. Jaki kanion, o ja pierdolę! Bo jak nie chcesz tu wodę, o ja pierdolę. Ej, no Grand Canyon! Co tu za kanion jest, ty, nie, zajebisty! Ja
Ajo, ale kwas. Masz zajebiste szybkie kozak. Przyspieszenia. Zajebiste jest, tyle. Zajebisty jest ten. No to ja mam tylko tą. Fotę by zajebał, nie? Nevada. Co? Pada u ciebie? Nevada mówię, a nie pada. Ja pierdolę, już mówię, ty dobrze go minąłem, bo mówię, kurwa, wycieraczki ja mam po prostu, to nie? Nie pada. Ty, a ja już mówię, dobrze go minąłem, bo wycieraczki mam rozjebane, to wiesz. Ej, dobra, ty weź hamuluj, bo przecież tamten to... Ej, ty masz, ile ty masz koni w ciężarówce? Nie, ja nie pamiętam. U mnie 600 kuczy i 2 żubry. Ja mnie... Nie, to u mnie 2 jenie. Ojej. Chyba coś tu wyskoczyło znowu. Ej, no bo ty zgarniasz wszystko na maskę, ty widzę. Jak ty z przodu tam tak ciśniesz. No tego nie jedzie za pierwszy. Kurwa, 100 stopni mam, kurwa, w chodnicy. 100 stopni. Ja mam 100 zajścia nitra. Który to zegar? Przepraszam. Ten obok nitra. Ten za paskiem głodu? Tak. To nie wiem, ja nie mam. Przy podpaskach. A ogólnie Adam bez lusterka jedzie prawego. No, ja chuj. Ale wiesz, jak bezpiecznie się czuję? No, kurwa, tak. Uwaga, babka na pasach wyszła, jebana, stój, kurwo. O Boże. Co ona o tej godzinie robi, ty? Boże, się wystraszyłem, bolej mi tutaj. Bez wraca, jebana. Nic na mnie jedzie? Nic. Ja już nie hamuluję. Ta babka zaraz ci wyskoczy, byś miał, kurwa. To ta Sosnowca pewnie. Pewnie ta. Ale żeśmy pięknie wjechali, normalnie. Jakbyś przehamował, to już bym cię zniszczył. O Boże, tamty to nawet nie ten. Kurwa, jaki dziwny skręt tu jest, o ja pierdolę. Widzicie to, kurwa, jaki skręt dziwny? Ej, my tu powinniśmy skręcić, ty. A tu już mam, ja tu już mam, nie? No, ja mam. Na razie, cześć panowie. Dzięki za transport z firmy. Halo. Boże, ty, skrzyżowanie jakich mało. Jadę z dzikiem, kurwa, na łasce, przywieź wam. Ja lubię takie skrzyżowania, w GTA były przeważnie ty, takie. O kurwa, piramida, o ja pierdolę, jaka zajebista. Zartujesz? To ja podjadę tam. Kurwa. Czyli bykowa, ty po prawo, no zarąbista jest. Widzisz, to Adam, moja. Nie wiem, będziecie parkować, nie zostawiamy na szybkiego. Zostawiamy chyba na szybkiego. Ja na szybkiego zostawię, nie chcę mi się bawić. Ja, ty, jak Cheopsa. Zajebista piramida. Moja ciężaróweczka doskonale, nie dostałem nic za uszkodzenia. Zajebista mi jest to, pan. Poziom 69, o 70, szkoda. Kurde, tak mi się poziom Adam, podoba. Ogólnie bardzo fajna ciężarówka. Jo. Czekajcie, ja bym do was dojechał. Czekaj, na piramidę, czy jak? Właśnie ja chociażbym tą piramidę chciał zobaczyć. O, ale się wyhamował. Kur, ale wypierdoliłem, o kurwa. Tam się zbierz. Zacznij się trochę. Co ty wyjebałeś się? Jadę zobaczyć, ej, daleko jechali. Ej, jak wyjedziecie tu w prawo, nie? To daleko pojechaliście jeszcze? Chuj za piramidą. Chuj za piramidą. Ej, co, zwinął się, czy nie? Jebał się na plec. Żartujesz, ja jadę, ty poczekajcie, poczekaj. O kurwa, tu Chicago jedzie Massachusetts. Ej, stójcie. Na tym no ja nie mogę z tym skrzyżowaniu w lewo? Na tym skrzyżowaniu w lewo? Nie wiem. Czy w prawo prost... było? W lewo, na tym. I później, dziennie... i później dalej? Prosto czy w lewo? Prosto ciągle. Dobra, to cisnę. Poczekaj, bo chcę zobaczyć to. Piramidę zobaczysz, a potem mnie. O kurwa. Ja pierdolę, jaki Massachusetts jest. A za piramidą Adam, gdzie? W prawo, w lewo? Prosto. Adam to przez to lusterko, kurwa. Zauważyłem, nie, to wina była źle przygotowanej nawierzchni i bardzo wysokich krawężników. O, widzę, ty coś widzę, tam, poczekaj. Uważaj tam, kurwa, bo go przejedziesz. Poczekaj, gdzie on jedzie? Gdzie on jest? Bo nie widzę. To niezbyt już znaczy. O kurwa. Ja pierdolę, poczekaj, dzwonię po szefa, ty, ja mu zdjęcie cyknę telefonem. Obrzydzę. Zadzwoń po... O kurwa, gdzie ty chodziłeś tak, ale zobacz. O Boże. Poczekaj, ja wyjdę zdjęcie cyknę, poczekaj, ja zdjęcie wyjdę cyknę, poczekaj, stój. Pod prądem stoisz, debilu. Cicho. Pod prądem. Chuj tam. O Boże, jak się wyłożył, pięknie. Poczekaj, idę zdjęcie napierdolnąć, nie? O Boże. Nie, ale Ośka chodzi, można, że mogę skręcać. O Jezu, o Boże, co zrobił, ty? Czekaj, tam stój tak. Czekajcie, jak nie wiecie, jak robić zdjęcia, to właśnie tak, jak robię. Czyli chujo. Pana zjedź do przodu trochę i stań tak. Lusterko mi złamało, bo nie widzę nic. To Adama. O Boże, jak ty się wyjebałeś, powiedz mi jeszcze raz. No, zahaczyłem, jak jechałem, to zahaczyłem o ten krawężnik, on za wysoki był i postawiło mnie bokiem i już. To nie BMK, tego nie wrócisz z powrotem i przechylało mnie z naczepą razem dalej. Ej, 100% masz? Czego? Z, popsucia? Nie, uszkodzenie 3%, a
A tego, a samochodu 20. No to dziwne trochę, że przypadł, albo palety, co coś miało gwoździe uszkodzić. Nie, do deski się by połamały. Nie, ale to było lekkie uderzenie, bo wiesz, ja wolno jechałem, ale mówię, zahaczyłem o ten i mnie przechyliło na bok. Spierdalaj stan, bo tam jest pod prąd. Starczy. Dobra, także co, kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, mam nadzieję, że wam się spodobało. I następny, nie wiem, może u Tanasa albo u Adasia, zobaczymy jak to wyjdzie. Także na razie, trzymajcie się, cześć. Nara. Elu.